strony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Nasze zwycięstwo. Good.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Natomiast Chrystus w was mieszka. Ciało prawdy podlega śmierci
ze względu na skutki grzechu. Duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w nas Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha. Oto słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. A za nami i z Duchem Twoim. Chwała Tobie, Panie. Jezus
Jezus miłował Martę, jej siostrę, Łazarza, podkreśla Ewangelista Jana. Jezus przyjaciel. Przyjaciel też każdego z nas. To On ma władzę nad śmiercią. Tylko On może powiedzieć Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Jakże bardzo wymowne są tutaj ludzkie odruchy Jezusa. Owo głębokie wzruszenie Jego płacz. Pewnie nawet największy twardziel nie ukryłby w takim momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła miłości. To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. Przebacza, pociera niepotrzebne łzy, trudni rozdygotane dłonie, koi niespokojne serce. Potrafi dostrzec obraz i podobieństwo Boże. W jednym z polskich szpitali katedran dzielił się swoim spotkaniem z człowiekiem chorym na AIDS. Kiedy udał się pewnego razu na oddział odwiedzić leżących tam chorych, przybył też do jednej z sal, na której leżał chory. Zaproponował mu spowiedź świętą. A tenże oburzony tą propozycją zaczął wołać, że Pana Boga nie ma, bo On musi tak strasznie cierpieć. Wówczas bezradny ksiądz musiał przy jego łóżku. Odruchowo chwycił go za rękę. I po pewnym czasie chory już z całkiem innym spojrzeniem powiedział. Musi coś w tym być. Bo Ty jesteś pierwszym człowiekiem, który od kilku miesięcy chwycił mnie za rękę bez rękawiczki. Poprosił o spowiedź. Mój drodzy, ten niby drobny gest dokonał tak wielkiej przemiany. Otworzył pełne buntu serce tego człowieka chorego. Rzeczywiście miłość przemienia oblicze świata. Jakże inaczej wyglądałyby nasze rodziny i parafie, gdyby zamiast smutnych, znużonych i zmęczonych twarzy byli tam ludzie o podobnych, uśmiechniętych obliczach. Bo rzeczywiście tylko miłość może przemienić nasze serca. Wiem, że miłość nie da się kupić, tym bardziej znaleźć na ulicy. Można ją tylko kogoś ofiarować i wzajemnie otrzymać się wydarzeń. Miłość czysta, sprawiedliwa, mądra to najwspanialszy dar, jaki może stać się naszym udziałem w spotkaniu z drugim człowiekiem. Miłość jest darem. I ona nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona dopiero rodzi potrzeby. I to nie dlatego przecież kocham człowieka, że go potrzebuję, ale dlatego go potrzebuję, że go kocham. Jakże doskonale znał i rozumiał tę prawdę święty brat Adam Albert Chojowski. Nazwany Franciszkiem czasów niesprawiedliwości społecznej w wieku XIX. Był inżynierem, leśnikiem, potem powstańcem pod stycznią, a przede wszystkim zdolnym malarzem. Jakże przejmuje spojrzenie na obraz, który namalował Chrystusa, jak cechą otoczył. Odnalazł obryście swe powołanie w służbie najuboższym. Śpieszył na ratunek przebranym, spotykanym na ulicy Krakowa. Dostrzegał w nich oblicze Chrystusa cierpiącego. Jak mówił on mi święty Jan Paweł II, duszę swoją dałam, brat Albert, za tych w Krakowie już nikt jej nie chciał dać. Dosłyszał sobie głosy znaków sakramentalnych i związanej z nimi nowej kapłańskiej miłości. Dosłyszał głosy, które wołały do Niego całą przerażającą potęgą naszej nędzy z końca XIX wieku. Dosłyszał słowa, pytanie, duszę swą dasz i dam.
Dzisiaj perspektywy tej miłości Chrystusa do Łazarza, Marii, Marty, miłości do każdego z nas, musimy zapytać siebie także i w kontekście tej tragedii, jaka nas dotknęła, pandemii koronawirusa, czy potrafimy służyć drugim. I potrzeba najpierw zobaczyć, czy obok mnie nie ma potrzebujących. Wyszukać ludzi starszych, samotnych, o których zapomnieli najbliżsi. I zaprosić się o nich. A może sami też musimy nieraz pobrudzić swoje ręce, aby poświęcić tym ludziom czas bez czekania. Aż na co proszę. I dzisiaj niech to będzie w tym doświadczeniu ogromnym, którego nie znają pokolenia, będzie też nasza ofiara wielkopostna dla Jezusa. Niech to będzie właśnie też właśnie spojrzenie na siebie, ale też na innych i innych na nas. Patrzcie, jak on mówił. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Przyszłowany również za nas, pod Pancjuszem Piłatem, został wmęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jego znajomym pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i po którym nie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końcu. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jezusa Chrystusa, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję chrzest na opuszczeniu grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Psalmista dzisiaj zapewnia nas, Pana jest bowiem łaska, od Niego widok odkupienie. Z nadzieją, że otrzymam potrzebne dary, proszę Pana Boga w modlitwie. Za całą wspólnotę Kościoła, aby rozwijał się na całym świecie w Bożym Duchu prawdy, miłości, jedności i pokoju. Ciebie prosimy. Prośmy za pasterzy Kościoła, aby głoszone przez nich wezwanie do nawrócenia dotarło w serc ludzi, którzy jeszcze nie przygotowali się na święto Wielkanocy. Ciebie prosimy. Prośmy za rządzących naszą ojczyzną, aby odkryli swoje powołanie, panowania, które polega na obniżeniu i służbie braciom, szczególnie w tym trudnym okresie naszego życia i naszej ojczyzny świata. Ciebie prosimy. Prosimy Pana za wszystkich, którzy latami nie przystępują do sakramentu pokuty, aby jak Łazarz wyszli z ciemnego grobu i doznali prawdziwego szczęścia w Chrystusie. Ciebie prosimy. Prosimy Ciebie, Panie, za wszystkich chorych, cierpiących, zagrożonych epidemią, z nią walczących, aby nawet najtrudniejsze doświadczenia nie oddaliły go od Chrystusa, ale pozwoliły doświadczyć mocy, która płynie z Jego krzyża. Ciebie prosimy. Modlimy się za pogrążonym w żałobie Bołka,
prawdzie najbliższych w wyniku pandemii, aby Pan udzielił łaski pocieszenia i dał mi serca płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa nadzieję Ciebie prosimy. Módlmy się do Boga za zmarłych naszych siostry i braci, za zmarłą Pannę pierwszorocznicy śmierci, za Kazimierza, Franciszka i Władysława, aby jak ziarno rzucone w rolę zbudzili się do życia w szczęściu wiecznym, Ciebie prosimy. Prośmy pokornie Pana Boga, abyśmy umieli przyjmować nasz krzyż codziennie, odnaleźć odwagę, by wziąć w ramiona wszystkie przeciwności obecnego czasu, bo przecież w krzyżu Chrystusa zostaliśmy zbawieni, aby przyjąć nadzieję i pozwolić, aby ona mocniła i wspierała wszystkie środki, możliwe drogi, które mogłyby nam pomóc przez siebie oraz przez innych. Ciebie prosimy. Módlmy się też za nas samych, za wszystkich z nami łączących się duchowo. Byśmy świadomi tego, że powstaniemy z martwych, każdego dnia troszczyli się o nasze zbawienie wieczne. Ciebie prosimy. Ubogaceni Twoimi darami, dzięki Ci składamy, Panie Boże, za nieskończoną Twoją dobroć, której doświadczamy w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win. Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. Miłości kazała krzyż na plecy brać. W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram. Ty tam przygarniesz nas do siebie. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg. Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg. Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie. Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie. Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych kurz, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął w końcu sprzed pomocy. Niech nam przyjdzie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła świętego. Wysłuchaj nas przed pomocy Boże i przez tę ofiarę oczyść z grzechów swoich biednych, którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A z nami i z Duchem Twoim.
Pamiętam prawdziwy człowiek, a matki mam swojego przyjaciela za rzecz. A ja to i władca życia skrzesił pod skroną. Okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do dobrego życia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby nasze mocy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, Ksiądz, jesteś Boże, Siedłoczek i świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczymy z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na niebie, wziął chleb i dzięki Tobie składaną złamą i rozdaną swoim uczniom, mówiąc: jeźcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za nas będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął dzięki Panu i dzięki Tobie składając po swoim uczniom, mówiąc: jeśli widzicie z nim wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Poczyńcie na moją pamiątkę. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspomnijmy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Twoje Boże, chleb życia i chwili zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmując udział w Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem, biskupami Andrzejem Józefem oraz całym duchownictwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Wandzie, pierwszą rocznicę jej śmierci, o Kazimierzu, Franciszku i Władysławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmienić się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku polowali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, o Wielbłądzonej Czerze Polącej Nocy Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
prosimy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas od złego. Gdy na nas, Panie, otwarza kiedy i oddasz nasze czasy pokoju, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zanętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Ty się sprowadził Bogu niebieskiego i ziemię. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz nawiedź swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki. Bój Pański zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przeznaczcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzisz grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na uprzedzanie. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowiem nadduszony. Światło pali się w dzień i w noc.
życiu, On światłem zgonu dzień. Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień. Panie, nie zostawiaj nas na łasce Bożej. Powtórz raz jeszcze.
Chodźmy w niedzielę Palmową, to po rozpoczęciu mszy świętej i skierowaniu zachęty do wiernych, także przed drugim siedzących w mediach społecznościowych, odmawiamy modlitwę błogosławieństwa Pana, który także przygotuje na naszych domach. Bez pokropienia ogniem święconą, Pan będzie błogosławił. I z Duchem Twoim błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Święty. Amen. I się z Chrystusem przez życie. Bogu niech będą cierpi.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Najświętsze serce Jezusa, lekarze ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierny, oblicza Ojca, Kościół wybrzmujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, spogląda na ranę w tym otwartym boku i źródło naszego zbawienia i błaga. W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół. Bądź natchnieniem dla rządzących narodami, słuchaj się głosu ubogich cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych grzeszników. Podnoś na duchu przygnębionych i zjednoczonych, przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. Najświętsze serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny krzyża, dotknięty przez uczcia w wieczerniku, Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca w ludzkości. Ten uścisk pragniemy w duchu miłości przekazać sobie nawzajem, jak to polecałeś uczniom przybywalnym i błagamy, w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabsze. Pocieszaj lekarzy i pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów, wolontariuszy. Umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności. Bądź światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim królestwie, chroń nas od wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. Najświętsze serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi, przez serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieku są Twoje, prosimy Cię, abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła, poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu. Kościół oddaje się pod opiekę niepokalanego serca Maryi, ukształtowanego w świetle Twojej paski, a w fakcie nieobjawionego Trojgu dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do Twojego serca. Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatima, bądź uzdrowieniem chorych i
ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych od krzyża Jego miłości. Nie pokalamy serce Marii, któremu się zawierzamy w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia. Przyjmij tych, którzy odchodzą, dodawaj odkryty tym, którzy się Tobie uświęcają. Pomóż wszechświat i ludzkość.